Podczas soboty z żywą historią kołobrzescy muzealnicy zabrali zwiedzających w wyprawę w przeszłość. Można było posłuchać między innymi o historii broni palnej w XIV i XV wieku. Akurat ja jestem na stanowisku XV-wiecznym. Opowiadamy o artylerii, o czymś takim, co wydaje się legendarne, jeżeli chodzi o tą epokę późnego średniowiecza. A to był czas bardzo ciekawych rozwiązań technicznych. Przede wszystkim intrygujące są nasze stroje. Piotr Leszman występuje w stroju wczesnośredniowiecznym. Ja jestem ubrany w taki strój, który jest typowy dla okresu grunwaldzkiego. W tym roku obchodzimy kolejną wielką rocznicę zwycięstwa nad Krzyżakami, więc dla nas ten temat jest bardzo ważny jako Muzeum Oręża Polskiego. Więc stroje, wyposażenie, no i to, że wszystkiego można dotknąć. Akurat jeśli chodzi o ten sprzęt, którym my się posługujemy, to są repliki. Zwiedzający mogli poznać także realia życia wczesnośredniowiecznych kołobrzeżan. Przy każdym stanowisku zatrzymywali się najmłodsi, którzy z dużym zaciekawieniem słuchali opowieści muzealników. Dzieci są jak zaczarowane, ja przy nich też jestem jak zaczarowany. Bardzo fajnie się z nimi współpracuję. Bardzo dużo też zauważyłem te dzieci, które do tej pory były u mnie, że mają bardzo dużo wiedzy, bardzo są takie roztropne, ciekawe tego wszystkiego, pytają się, chcą dotykać, obejrzeć z bliska. To też jest bardzo ważne i cieszy nas, no bo to ma być przecież ta sobota z żywą historią, a nie taką, powiedzmy, martwą w cudzysłowie. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także stanowisko archeologiczne, na którym można było poczuć się jak Indiana Jones. Dzieci miały możliwość zapoznania się z podstawowymi przyrządami, których używa archeolog. W dzisiejszych czasach jest to na przykład wykrywacz metali, gdzie im pokrótce tutaj objaśniam, jak takie urządzenie działa, do czego służy. No i praktycznie dzieci, przeważnie dzieci, ale też dorośli, mogą sobie poszukać różnych skarbów metalowych, które są ukryte w naszej piaskownicy. Zresztą ta piaskownica cieszy się tutaj największym powodzeniem wśród zwiedzających. Małe dzieci szczególnie lubią sobie poszukać jakichś tam fantów, które są poukrywane. Zwiedzający mogli także zajrzeć do ośrodka działa samobieżnego Su-57. Można zobaczyć, jak tym pojazdem się kierowało. Nie jest to proste. Jak widzimy, kierownica jest tuż przy siedzeniu, więc nawet małe osoby mają problem wsiąść za kółko. I sprawdzenie, jak wyglądał pojazd wewnątrz. Mamy wszystkie płyty pancerne właśnie postawione, czyli jest pojazd przygotowany do działań bojowych. Myślę, że jest to ciekawa atrakcja ze względu na to, że takich pojazdów w Polsce jest naprawdę niedużo. Wiem o jeszcze jednym na pewno, który jest w Warszawie i nie wiem, czy jeszcze jeden w Polsce, ale również na świecie. Czyli to są unikaty już. Sobota z żywą historią cieszyła się dużym powodzeniem wśród najmłodszych. Lubię tu być, bo tu jest fajnie. Lubię się przebierać w mundury, lubię, jak ludzie ze mną robią zdjęcia. Siedzisz na czołgu, powiedz, wiesz, co to jest za czołg? Tak, T-34-85. Byłeś na pewno w środku. Jakie to są wrażenia być w czołgu? Takie jakby jestem w innym świecie. Można to poczuć, jak żołnierze byli, jeździli, co robili. Jestem z tatą, żeby porobić różne tutaj rzeczy, pooglądać. I co już takiego widziałeś ciekawego może, co cię tak zainteresowało? Jedna rzecz to było na pierwszym stanowisku archeologia. I co tam robiłeś, powiedz, na archeologii? Wykopałem wszystko, co się dało. Kolejna okazja do zabawy z historią w tle już 25 lipca, podczas której na zwiedzających będą czekały nowe atrakcje.